To jest główne wydanie informacji w czwartek, 10 sierpnia. Marek Kiczka, witam i zapraszam. Zobaczmy, co w programie. Tragiczne statystyki. Wypadki na drogach, utonięcia nad wodą. Ruch drogowy jest na pewno większy. I no, nie ma się co czarować. Świadomość wśród kierowców samochodów nie wzrasta. Remisowa inauguracja. TS Gwarek Tarnowskie Góry rozpoczął sezon piłkarski w trzeciej lidze. Może tak być, że tutaj będzie ciężko z nami wygrać czwartą lidze. Tu te drużyny miały ogromne problemy. Kajakiem do Tokio. Spotkanie z Pawłem Czają. Najbliższe igrzyska to Tokio, następne w 2024. Kto wie, czas pokaże. Informacje zaczynamy od ostrzeżenia i serii wypadków na drogach. Od początku wakacji w całym województwie śląskim zginęło już 13 motocyklistów. Kilka dni temu pod Tarnowskimi Górami na motocyklu po służbie życie stracił policjant. Nie najlepsze dane nadchodzą także z kąpielisk. Przez 6 tygodni wakacji woda pochłonęła już 20 osób. Znak zakazu, a na nim hasło, które ma przemówić do wyobraźni wszystkich kierowców. Zakaz wjazdu śmierci. My nie dajemy patentu na nieśmiertelność, tylko na bycie bardziej śmiercioodpornym. Taka szczepionka. Takim przesłaniem wita nas Szkoła Jazdy i Ratownictwa Drogowego Motorad. Na rynku działa od 6 lat i uczy, jak bezpiecznie jeździć, żeby na drodze przeżyć. Patrzcie na drodze, patrzcie, czy was widzą, przewidujcie, myślcie, a kiedy jesteście pewni, że można, to wtedy można troszeczkę wyluzować, jechać bardziej zrelaksowanym. Z właścicielem motoratu spotkaliśmy się nieprzypadkowo. Ponad 20 lat pracy w ratownictwie medycznym, teraz własna szkoła nauki jazdy, olbrzymia wiedza, doświadczenie i wskazówki. On na drodze widział już chyba wszystko. Świadomość to coś, o czym najczęściej zapominamy, mówi. Świadomość wśród kierowców samochodów nie wzrasta. Mimo to, że motocykli jest więcej, nie ma kampanii na rzecz szkolenia czy uświadamiania kierowców samochodów, a bardziej kierowane jest to do motocyklistów, że motocykliści muszą uważać, natomiast kierowcy samochodów jakby nie są uczulani na to. A większość wypadków niestety jest z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu. Te wakacje już teraz są najtragiczniejsze od lat. Do dzisiaj na drogach naszego województwa zginęło 13 motocyklistów. Prędkość, czyli ten największy grzech wśród kierowców, zabiła w ostatnią sobotę w Świerklańcu 35-letniego policjanta, który wracał na motocyklu po służbie. Patrzmy w lusterka, bądźmy czujni. Zasada ograniczonego zaufania też wielce pożądana. Przede wszystkim ulica to nie tor. Także motocykliści muszą zwracać uwagę na nas, na tych, którzy się poruszają samochodami. Muszą także przestrzegać zasad ruchu drogowego. Dostosowywać prędkość do określonych warunków. Ostatni poniedziałek. Droga wylotowa z Tarnowskich Gór do miasteczka śląskiego i fatalne zderzenie dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby trafiły do szpitala. Uderzenie bardziej prawą stroną poszło, czyli bardziej przyszła małżonka ucierpiała tutaj w tej sytuacji, no a ja jakoś nic, odpukać. No. W okresie wakacyjnym zdarzeń drogowych jest więcej niż zwykle, mówią stróże prawa i ostrzegają. Do tego dochodzi wysoka temperatura, która może powodować mniejszą koncentrację u kierowców. Nie inaczej wśród wypoczywających nad wodą. Wielu turystów wchodzi do wody po alkoholu, wiele osób kąpie się w miejscach niestrzeżonych. To największe grzechy, mówi Tomasz Warcaba, prezes tarnogórskiego WOPR-u. W ostatnim czasie dużo jest takich przypadków niestety. No to jednak, ponieważ ludzie kąpią się w miejscach niestrzeżonych, to z reguły każdy chce pomóc, tak? Widzi osobę w zagrożeniu, to próbuje jak najszybciej podjąć czynności takie, żeby wyciągnąć. Nie wiedzą o tym, jak ta osoba może się zachować, a ona jest naprawdę agresywna, ponieważ jest pod wpływem zagrożenia. Tak? A przecież przed nami jeszcze długi sierpniowy weekend i ponad 2 tygodnie wakacji. I oby statystyczne słupki, które i tak są już tragicznie wysokie, w końcu zatrzymały się. Zmieniamy temat i przenosimy się na Murawę. W ostatnią sobotę TS Gwarek Tarnowskie Góry zadebiutował w rozgrywkach trzeciej ligi. W inaugurację sezonu 2017-2018 nasza drużyna zremisowała 1-1 z GKS-em Pniówek Pawłowice Śląskie. Już w najbliższy weekend przed zawodnikami trenera Krzysztofa Górecko wyjazd do Zielonej Góry na mecz z Falubazem. Na trybunach komplet, na Murawie pełna mobilizacja, bo przecież ten mecz to historyczny moment w historii klubu. Gramy w każdym meczu o 3 punkty i na pewno do tego będziemy dążyć. Tak jak to było w ostatnią sobotę, kiedy TS Gwarek Tarnowskie Góry spotkaniem z GKS-em Pniówek Pawłowice Śląskie zadebiutował w rozgrywkach trzeciej ligi. Jak to na debiut przystało, łatwo nie było. Beniaminek z Tarnowskich Gór sezon rozpoczął solidnie. Bramkowy remis 1-1 to zdaniem obu trenerów wynik jak najbardziej sprawiedliwy. Chciałbym pogratulować mojemu zespołowi gry w piłkę, bo wydaje mi się, że
że dobrze to dzisiaj wyglądało, staraliśmy się grać piłkę, staraliśmy się stwarzać te sytuacje. Nie wykorzystaliśmy ich, co prawda, ale jak na pierwszy mecz z remisu na tym trudnym terenie jestem zadowolony. Po krótkim urlopie i trudnym okresie przygotowawczym przyszedł czas na walkę o punkty. Trzecia liga to duże wyzwanie, z tego każdy w klubie zdaje sobie sprawę. Ale nikt nie składa broni i zapowiada walkę na całego. Dzisiaj chyba wszyscy zobaczyli, jaka jest różnica między zespołami czwartoligowymi, które tutaj przyjeżdżały do nas. A już w pierwszym meczu trzecioligowym z trenerem z Piłki Pawłowice, z trenerem Bosiem, było widać ogromną różnicę między trzecią ligą a czwartą. W porównaniu do czerwcowego meczu barażowego z Dekorem Bełk w składzie zaszły cztery zmiany. Jednym z nowych zawodników w wyjściowej jedenastce był Grzegorz Fonfara. Były piłkarz m.in. GKS-u Katowice i GKS-u Bełchatów, który na poziomie ekstraklasy zagrał ponad 100 spotkań. Tak komentuje swój debiut w drużynie z Tarnowskich Gór. Jest bardzo przyjemnie i fajnie i chce się przyjeżdżać na te treningi, więc jest jak najbardziej okej, okay, ale... Ale tak jak mówię, no coś więcej bym powiedział, to ciężko, bo jestem dopiero tydzień. Na razie raczej same takie pozytywy. Po debiucie w trzeciej lidze emocje powoli opadają, zawodnicy trenują i już czekają na kolejny mecz. Tym razem naszych piłkarzy czeka podróż na zachód. Pierwszym wyjazdowym rywalem w trzeciej lidze będzie ekipa Falubazu Zielona Góra. Ten Falubaz rzeczywiście jest dobrym zespołem. Wygrali pierwszy mecz ze Zdzieszowicami, które są gdzieś faworytem może nawet tej ligi. No ale my tam jedziemy po prostu walczyć, grać i próbować znowu jakiś punkt, da Bóg, czy przywieźć do Tarnowskich Gór. Wyjazd do Zielonej Góry planowany jest w sobotę rano i mimo ciężkiego terenu cała drużyna liczy na kolejną zdobycz punktową. Tarnowskie Góry to miasto kryjące w sobie długą i ciekawą historię. Dlatego podobnie jak rok temu każdy chętny może wziąć udział w tarnogórskich spacerach. Przez taki rodzaj edukacji można lepiej poznać dzieje miasta oraz osoby, które na stałe zapisały się w jego historii. Spacery prowadzi historyk Marek Panuś. Wydarzenie potrwa do końca września. Są różne sposoby na poznanie historii Tarnowskich Gór. Jedną z nich jest spacer po mieście. Twoim miastem trzeba się interesować, trzeba mieć jakieś pojęcie. Tarnogórskie spacery to druga edycja spacerów po mieście z historią w tle. Organizatorem jest Urząd Miasta w Tarnowskich Górach, a pomysłodawcą Marek Panuś, miłośnik historii, który ma na swoim koncie wiele inicjatyw promujących miasto oraz jego historię. Po udanym cyklu w tamtym roku ruszamy z kolejnym cyklem spacerów po Tarnowskich Górach. Tym razem to są wędrówki śladami postaci, które z miastem w ciągu swojego życia były związane. Podczas pierwszego spaceru wędrowano śladami Rudolfa von Karnala, dyrektora szkoły górniczej w Tarnowskich Górach. Ostatnią sobotę przyszedł czas na Fedora Bojanowskiego, proboszcza tarnogórskiej parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1883-1910. Bardzo pożyteczna rzecz. Bardzo obserwujemy, zawsze chcemy chodzić, ale nie zawsze się udaje, także jak tylko można, to bardzo chcemy wiedzieć jak najwięcej. Zresztą jesteśmy mieszkańcami, a się okazuje, że za dużo też nie wiemy, bo człowiek nie ma czasu na co dzień, no to także lepiej jak jest takie wprowadzenie. Pastor Fedor Bojanowski to tylko jedna z wielu osób, która poprzez swoją działalność zasłużyła się dla Tarnowskich Gór. I co więcej, ślady takiej działalności wciąż są widoczne. I dlatego te pięć postaci też dlatego, żeby znaleźć jakieś ciekawe miejsca w przestrzeni, bo są to osoby związane z historią XIX-wieczną, XX-wieczną. Trudno by było chodzić szlakami tych osób związanych z historią XVI-wieczną, bo tych śladów już nie ma wiele niestety. Kolejny spacer odbędzie się 19 sierpnia, tym razem śladami Leo Panowskiego, przedstawiciela słynnej tarnogórskiej rodziny żydowskiej. Zbiórka przed ratuszem punktualnie o 11:00. A kto przegapi sobotni spacer, to nic straconego. Powtórka w poniedziałek o godzinie 16:00. W ostatni weekend w trzech kościołach w Kaletach odbyły się koncerty muzyki ludowej pod tytułem Jak pachnie Bóg. Takie wydarzenie to doskonała okazja do posłuchania licznych utworów nie tylko ludowych, ale też religijnych oraz możliwość poznania umiejętności gry na takich instrumentach jak trąbita oraz harfa. Organizatorem koncertów był Marcin Parys. Dlaczego Boga nie możemy poznawać w ten sposób? Próbować kontemplować. Przecież wiosna jest inna od jesiennych zapachów. Lato jest zupełną opowieścią. Nostalgia zimy kompletnie
coś innego. A przecież to jest wszystko w tym ciągu Bożego istnienia. I o to idzie. Wszyscy mamy wrażenie, że Józef Broda przyjechał do każdego z nas osobno, że mówi tylko do nas. Tak to wszystko odbieramy. No a to, jak to prowadzi i dziewczyny, właśnie Dorota i Marysia, naprawdę jest niesamowicie rodzinna atmosfera. Znałem działalność Józefa Brody. Spotykałem go kilka razy na różnego rodzaju koncertach bądź uroczystych mszach i zdecydowałem, że jeśli to jest możliwe w innych parafiach, w innych kościołach, byłoby to piękne w naszym kościele czy w naszych kościołach, bo brałem pod uwagę wszystkie trzy parafie, jakie są na terenie miasta Kalety. Nie ma podziału na muzykę lepszą i gorszą. Muzyka jest jedna. Można śpiewać Magnifikat napisany przez organistę, który 40 lat był wiodącym organistą w Poznaniu, na Ostrowiu Tłumskim, w katedrze Matce Kościołów, a można równie pięknie, a mi się nawet, powiem, że z przyjemnością zawsze słucham, jak Józef śpiewa swoje pieśni albo pieśni ludowe, bo on tworzy pieśni ludowe współcześnie. Teraz talent, o którym być może już niebawem dowie się cały kajakarski świat. 20-letni Paweł Czaja, były zawodnik klubu UKS Olimpijczyk Nowe Chechło, to świeżo upieczony wicemistrz Polski młodzieżowców na dystansie 1000 metrów. Ma marzenia i plany związane ze startem na olimpiadzie. Teraz skupia się na treningach i ciężko pracuje. O swojej pasji rozmawiał z naszymi reporterami Amadeuszem Biurkowskim i Tomaszem Achtelikiem. O takich ludziach można powiedzieć tylko jedno. Całe życie na fali. I to dosłownie. Pracoholik tak na co dzień mówi o sobie. Charakter do sportu odziedziczył po tacie. Jak sam mówi, dobrze mu z tym. Ja się zakochałem w sporcie, a w sporcie trzeba zakochać się w ciężkiej pracy, bo nawet jeżeli ktoś ma nie wiadomo jak ogromny talent, to ta ciężka praca musi iść w parze z tym talentem. Paweł Czaja to przykład profesjonalizmu, tego sportowego oczywiście. Intensywnego treningu i pasji nigdy mu nie brakowało. Zaczął pływać w wieku 11 lat i od razu wiedział, że to jest to, co chce w sportowym życiu robić. Na początku 2 razy w tygodniu, 3 razy, później coraz częściej, no i później każdego dnia, trening po treningu. No i teraz jestem tutaj, gdzie jestem. Z Pawłem spotkaliśmy się w jego stałym miejscu treningowym. Zalewnak po Chechło, jak mówi żartobliwie, to jego drugi dom. Przyjeżdża tu trenować od lat, zna tu każdy kąt. UKS Olimpijczyk Nowe Chechło tu zaczynał i tu zawsze wraca. O zaletach wyczynowego sportu można mówić godzinami. Zarówno on, jak i jego trener Klaudiusz Kokot ogranicza się do krótkiego komentarza. Kajakarstwo jest długowieczne. Wiem, że była taka dwójka Nowozelandczyków, która miała po 40 lat i zdobyła medale na Igrzyskach Olimpijskich. A Paweł jest chyba drugim zawodnikiem w naszym powiecie, który potomku żądło zakwalifikował się do reprezentacji Polski seniorów. Przede wszystkim upór. Talent też jest ważny, ale ten stanowi tylko 10-15% całego sukcesu. Najważniejsza jest praca. Bez niej osiągnięcie dobrych wyników na miarę zdobywania medali jest w zasadzie niemożliwe. Paweł jest fajny, bo jest ambitny. No i to pokazuje akurat, że jako junior w konkurencjach K1 nie zdobywał worka medali, ale to zaprocentował może teraz, że odbił sobie i jest w reprezentacji polskich seniorów i młodzieżowców. Jak do tej pory, za swój największy sukces uznaje pierwszy złoty medal mistrzostw Polski juniorów. Obecnie już jako bardziej doświadczony zawodnik zdobył tytuł wicemistrza Polski młodzieżowców na olimpijskim dystansie 1000 metrów. Ale na tym nie poprzestaje. Ciężko trenuje i ma marzenia. To największe to wylot do Tokio na Igrzyska Olimpijskie w 2020 roku. Patrząc na jego zaangażowanie, bilet na olimpiadę jest coraz bardziej realny. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie. Stowarzyszenie Góry Kultury zaprasza na kolejny plener fotograficzny z cyklu Industrialne – Przestrzenie w obiektywie, który odbędzie się 19 sierpnia w kompleksie budynków stacji wodociągowej Staszic w Tarnowskich Górach. W plenerze może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Zgłoszenia należy wysyłać na adres kontakt@gorykultury.com, w treści wpisując imię, nazwisko, numer telefonu oraz PESEL. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wydarzenie adresowane jest wyłącznie do osób pełnoletnich. I tym zaproszeniem kończymy, proszę Państwa, informacje. W imieniu całej redakcji dziękuję za uwagę i do zobaczenia.